Cześć, siemanko, ja jestem Remek, a dzisiaj kto pierwszy wykopie skarb z podziemi, wygrywa jego zawartość. Wykopanie skarbu nie będzie łatwe, ponieważ przed kopaniem chłopaki będą musieli zarobić Thunder Coiny w mini konkurencjach, a zarobioną kasą będą musieli wylicytować narzędzia, którymi będą kopali tą dziurę. Narzędzia będą różne, od łyżki do butów, po garnek i wiele innych. Skarb, który wykopie dzisiaj jeden z nich, to 2000 zł. Całkiem pokaźna sumka. A wy też macie zadanie. Kliknij subskrypcję pod tym filmem, zostaw łapę w górę i napisz komentarz z ciekawym pomysłem na film. Wybieram 5 najlepszych i wysyłam do nich paczkę z najnowszą kolekcją Icons. Nie, Andrzej? Wstałem dzisiaj lewą nogą, przepraszam. Panowie, jesteście gotowi? Lecimy! Pierwsza konkurencja, za pomocą której będziecie w stanie wygrać Thunder Coiny, to te baloniki. Trzeba napompować balon. Aż wybuchnie. 5, 4, 3, 2, 1, start! No, o, szum jest! O, Marek! Nagraj wszystkich, żeby było widać. I... Szumicie Marek, w lęcu płuca słabe ma. O! Szumi będzie strzelał. O! Szumi pierwszy! A Marek z ręką. Ale głośno. Nie ma się całować tym balonem, tylko go pompować. W tym momencie chłopaki dostaną hajsy. Nie mogą oczywiście zdradzać co siebie nawzajem, ile mają, bo to może przeszkodzić licytacji. Szymon wygrał. Byłeś drużyna. Kuba, wygrałem tyle! Ej, Marek, wygrałeś! Druga konkurencja. Dostaliśmy przepiękny prezent od pewnej firmy. To polega na tym, że rzuca się tutaj chłopaki worki z dystansu do dziurki. 6 kroków będzie dzieliło was od tej ścianki, do której musicie workiem trafić do celu. Worku będziecie mieli kilka. Raz, nice. Dwa, trzy, cztery, pięć. Nice. Pięć. Wystarczy ci pięć. Też jednego bardzo. Spróbuję tym pożonglować. Marek, cyrkowicz. Macie 5 rzutów. Każdy rzut trafiony w dziurkę to 30 Thunder Coinów. Każdy woreczek, który zatrzyma się na desce, to 10. A gdy spadnie oczywiście nie do dziurki, nie na deskę, no to 0. Zero. Szumi, rozpoczynaj. Wow, a za GoPro? Kto dostaje punkty? Dobra. Nice. Jest dyszka. 10. Wow. Blisko. Wow. Proszę bardzo. Dzięki. Jest! Hopla! W głowę nie, bo on się schyli. Haha, no właśnie. Hopla! 10. Warto było. Nice! W rękę ostatni! Nice. Wow. O! Mi znęło tylko. Szmata nie lata. To nie jest szmata. Nie? Patrz, Remkowi, wszystkie swoje oszczędności. Licytacja. Narzędzia, które będą teraz licytowali chłopaki, to plastikowa łyżeczka, kij baseballowy, karton. Uwaga. Proszę zastanowić się, na co obstawiacie swoje Thunder Coiny i do łóżka mi powiedzieć, który numerek za jaką kwotę. Numerek? Ok. This is my no square. Nie słychać, co mówisz! Masz. Dwójka. Lęcisz, zapraszam. Dobra, po cichu daję stówkę na łyżeczkę. Ok. Ciekawe, ciekawe. Mamy rękę. Numer 2, który nie był remisem, ląduje dla Mareczka. Nice. Remis jest gdzie indziej. Remis jest na kartonie. Co zabawne, pomimo dużej różnicy finansowej, obstawiliście tyle samo. Ja wszystko obstawiłem. Sugeruję grę w kamień, papier, nożyce. Kto przejmuje karton za dyszkę? Możemy się podzielić na pół? 3-4. 3-4. 1-1.
Jeszcze jeden. Szumi wygrywa. Więc łyżeczka ląduje dla Glencusia. Maserek. Ale mamy to. Panowie, przechodzimy do kolejnej konkurencji. Panie i panowie, zmieniliśmy lokalizację. Mamy kolejną konkurencję przed nami, czyli skok w dal. Dobrze słyszeliście. Skaczemy na tej plaży w dal. Ten, kto skoczy najdalej, oczywiście wygrywa. Ten, kto będzie miał drugie miejsce i trzecie, dostają mniej Thunder Coinów. Ej, to ja muszę rozgrzać moje mięśnie. No Szumi, zapraszam cię jako pierwszego. Na poważnie, wszystko na trochę poważnie. Ciupa pimunianio! Adam, leci. Bądź leć, Adam. Ładnie. Na to nie skakałem, wiecie? Bo kto nie skacze, ten z policji. Jezu. Ładnie. Trochę mi strzelił. Ale zrobił dziurę. Dobra, dobry wiatr jest. Mogę wchodzić na belkę startową? Mogę? Czekaj, sprawdź ten wiatr. Chorągiewka, no. Muszę mieć chorągiewkę. Leci pod wiatr. Machnij mi chorągiewką. Pod nartem masz wiatr. Okej. Stop. Nie? Łokieć tutaj. Skakać każdy może, ale prawidłowo wylądować, jak widać, nie każdy. Mówię ci, macie remis. Tą linię startową. A prawie. Kolejna konkurencja. Polega na tym, że trzeba biegać. Kto szybciej napełni kubek wodą, wygrywa. Do lasu poszedł. Macie wodę? Proszę, polecie. Ej, co to ma być do cholery? Jezu, kocham was. Jezu, kacę. Potem też buka. A, wygrałem! Dziękuję. Zajebiste, zajebiste. Co się mi robisz? To chcesz trochę od Glenca? Glenc już przyniósł. To miał być pełny. No wiesz, no. Jest nie. Gil. A Marek co zrobił? Marek nie wiem. Teraz mógłbym pobiegnąć, wylać mu ten kubek. Nalać. Zrób to, dawaj. No. Przez chwilę zagramy, że właśnie tak. Nagrywa GoPro? Tak. Marek pośpiesznie, już mi biegnie po wodę. Wiedziałem, że coś takiego będziesz chciał zrobić. Wszystko by mi się udało, gdyby nie te wściekłe dzieciaki. Bardzo dobrze. Proszę bardzo. Glencu? Co tam się działo? Warto szybko biegać, co? Warto mieć kolegów na mieście. Wreszcie się odkuwasz. Wybaczcie, że przerywam, ale wczoraj był drop takich oto pięknych brloczków, które możecie sobie zakupić na naszej stronie sklep.rezigiusz.pl lub thunderwear.pl. Link w opisie, a wy koniecznie zgarniacie, nie przeszkadzam w filmie, oglądajcie dalej. Panie i panowie, kolejna licytacja. Chłopaki się obłowili, więc muszą znów co nieco wydać. A licytować teraz będą łyżkę do butów, kubek oraz rękawiczki. Panowie, zastanówcie się na spokojnie. Szumisz, słucham. Okej. Pokaż numerek i daj pieniądz. Wszystko będzie wiedział. Pewnie zauważyliście, że nie miałem tablicy w rękach, bo zapomniałem, ale już nadrobiliśmy. Tak wyglądają wyniki. Dobra. Bardzo ciekawa rzecz, bo wszyscy postawili na rękawiczki. Ale wygrywa Glencu. Co? Gdzie one były wcześniej? Co? One takie są zawsze. Który produkt wybierasz? Cholipka. Kawa. Nie. Wezmę to. Zajebiście, bo chciałem kubeczek. Kawa czy herbata. Chłopaki, ostatnią konkurencją jest znalezienie sobie kamienia, jaki wam pasuje, jaki on odpowiada, i wystrzelenie jak największej ilości kaczek. Ja tu widziałem kamyk, naprawdę. Ej, pokaż mi to! Co to masz za kamień? Kurde. Jakie powinien być kamień? Takie chyba ciężkie dosyć, nie? Na pewno gruby, ciężki, a na nie płaski. On kłamie chyba. Najlepsze kamienia są w wodzie, to wie nawet ja. Ja już mam swój kamyczek, nie za wielki, jest cienki, jest opływowy, a to jest bardzo ważne. I rzucamy go w ten sposób, zabijamy go o paluszek, o w ten sposób, tak? Robimy zamach i on zaczyna kręcić się i odbija się w ten sposób. Po wodzie. Panowie, mogę zobaczyć z ciekawości właśnie kamyki? Fajne. Tu widzę taką w grubość bardziej poszedłeś. No, tu jest taki płciaczek, a tu jest taki, no myślę, że najbardziej konkreciarz. Dobra, Szum, jesteś gotowy? Jestem. Dobrze, zapraszamy. To, ała. Mogę tak? Nie, ale czy to jest? Fajna, ciepła. Dobra.
Nie, ale 7 uczciwie. No i co? 7 uczciwie. Ja wcale nie jestem tym dobry. Ja potrafię. Ja nie jestem dobry. Papi mu nianio? Kurde! Ale pierwszy raz widziałem taki odbicie. Wyleciało tak wysoko. Była mega kaczka 3000. Był trzeci, 100%. Dobra, może być. Simon, do you need money? No, niespodzianki od Mikołaja. Dlaczego do skarpety? Bo skarpeta jestem? Nie, bo do skarpety się, wiesz, ze świąt to tak się robiło, nie? Do skarpety się wkładało. Ja zawsze zęby pod poduszkę wkładałem. A gdzie kucharek 6, to nie ma co jeść. A tu nie ma co jeść. A kucharek? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. A kucharek jest 6. Ale dzisiaj jest sarka. Więc coś, you need the money, my friend? No, I need some money. You need some money? A little bit? So dziękuję. A little Thank bit you. For you, my friend. Dużo dostał. Czemu dostał dużo? Ale to jest dziwe. Nie no, wszystko jest super. Przed nami ostatnia licytacja. Rzeczy, które będą bardzo ważne. Łopata, metalowy garnek oraz świder. Ostatnia licytacja i temku. Ale łopata, czy to ostatnia garnek. Licytacja? Wszystkie. Co? Szumi, zapraszam. Nie liczę. Marek zawsze się przygotowuje na czarną godzinę, która nigdy nie nastąpi. Przekaz. On zawsze wierzy w najczarniejszy scenariusz. Co ty? Decyzja zapadła. Szumi. Pozycja numer 1 jest twoja. Łopata. Za 160 Thundercoinów. Nice. Przekupiona. Glęcuś, za 40 Thundercoinów zdobywasz garnek. Wygrałem! Natomiast, Mareczku, świder twój. A za ile dałeś, Marek? 10. 10? No chłopie, ja tu tak pofedruję, że... Zestaw Szumiego to karton, kubek oraz łopata. Zestaw Mareczka to tym razem już kij baseballowy, łyżka do butów i świder. Glęcu, jak to zwykle glęcu. Plastikowa łyżeczka, rękawiczki i garnek. Przechodzimy do finału. Mamy 3 dziury. Każda wykopana jest na około metr głębokości, a na dnie każdej z tych dziur znajduje się klucz. Wszystkie te 3 klucze otwierają jedną walizkę zamkniętą na kłódkę, w której znajdują się pieniądze, o które chłopaki dzisiaj walczą. Panowie, jesteście gotowi? Tak, dawaj, jestem głodny. Panowie, każde narzędzie ma minutę użytkowości. Ostatnim narzędziem walczycie do końca. Trzymam za was kciuki. Powodzonka. Cześć. Panowie? Tak. Narzędzia są za wami, dziury są przed wami, neseser znajduje się na sesarach jest przed nami. Na sesarek. 5, 4, 3, 2, 1, start! O, jakie to jest twarde! O, stary, trochę cię zmienił! Ej, nie w moją stronę! Ej, ja już nie mam siły. No też, mi się połamała łydeczka w ogóle. 10 sekund użytkowości. Jeszcze dużo przed wami. To jest glina! Kartona. Patrz na tą łyżeczkę, co robi. Ej, nie na buty, proszę! Łatwo ci mówić! 3, 2, 1, kolejny item. Co? To pierdziele. Dobra. Gdzie jest ta kość? To nie były dobre narzędzia jednak. Myślałem, że to mniej ubił. Jasne, on już jest tak głęboko. That was she said. Czuję to! Yes! 3, 2, 1. Kolejny item. Fuck, nie da się tam kopać. Ugotowałem dzisiaj trochę piasku, jak coś. Jak głęboko ona to się jest. Blokuje o kamienie i nie mogę wyciągnąć, patrz. Korzenie. Nie weź, proszę. Ona. Yes! Ja bym się nie cieszyłem tak z czyjejś wygranej, nie? Wyjście. Jest. Mareczku, gratulacje. Zawartość tego necesera. To twoje zwycięstwo. A jaki kod jest? A, 0000. Czekaj.
Wygraliście? Nie wiem, dużo. 2 miliony? 2 miliony. Naprawdę? Aż tyle? To jeszcze wygrałem tyczkę. Tyczka jest, sorry, firmowa. Ale hajs jest twój. Mareczku, gratuluję. Dziękuję. To wszystko w tym odcinku. A chciałem jeszcze jedną rzecz dodać. Nie wiem, czy wiecie, ale na jednej nagrywce Kuba stracił klapki. Jakubie, kup sobie nowe. Kup sobie nowe. Panie i panowie, to wszystko w tym filmie. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, to wbijajcie koniecznie na kanały chłopaków. Nagrywają zajebiste filmy, nagrywamy je wszyscy oczywiście razem. To wszystko, trzymajcie się, cześć.